to są studenckie rewiry. Konkretnie teren Politechniki Poznańskiej. A jesteśmy już na 30. Polkonie. 30 raz za szybko, bo no, jakby nie jesteśmy tu po to, żeby studiować, ale jesteśmy tu po to, żeby świętować jakby klimaty fantastyki, klimaty nerdowskie, klimaty... 30 Polkon 2015, jubileuszowy. Mamy... Co może powiedzieć, już czuję, jakby nerdoza uderza do nas. Jest tak. Wspaniale, jest ekstra. Zresztą co tu dużo mówić, zobaczcie sami. Wojtek Nelec, prowadzący Bat Cave, domek na drzewie i Radio Afera. Mamy namiot za nami. Wojtku, co ciekawego na Polkonie się dzieje i dlaczego w ogóle tu jesteś? Ja jestem na Polkonie przede wszystkim jako uczestnik i twórca programu. Rzadko mi się to zdarza w tym roku, więc czerpię z przyjemność z imprezy, ile się tylko da. Polkon póki co wypada bardzo fajnie, przynajmniej dla mnie. Siedzę sobie na atrakcjach, spotykam się ze znajomymi, jest fajnie, kameralnie, momentami. Nie narzekam, cieszę się bardzo, jest co robić. Okej, bo było tutaj, już byliśmy na twoich prelekcjach, oczywiście jak zawsze zmierzyłeś nas wiedzą Batmanową, po prostu już wiemy znacznie więcej. Przez cały czas. Tak, a to jest prawda, ale powiedz, czy ciebie ktoś zmierzył jakąś wiedzą? Wiesz co, ja na praktycznie każda prelekcja, na którą idę, która mnie interesuje, ja jestem zawsze bardzo otwarty, jeśli chodzi o to, co mają ludzie do powiedzenia, więc w pewien sposób zawsze każda prelekcja mnie wjeżdża w jakiś sposób, bo zawsze ktoś powie coś ciekawego. Tutaj mieliśmy bardzo fajne prelekcje dzisiaj od Tricksterów z Wrocławia, którzy mówili o fajnych rzeczach związanych z komiksami DC Marvela. Wczoraj czy w czwartek również nie brakowało ciekawych prelekcji, więc no ja jestem generalnie zachwycony. Nie uważam, że w pewnym momencie czas był zmarnowany, wręcz przeciwnie, było bardzo fajnie. I dużo fajnych cosplayerów. Mamy nas tu nerdy, wszyscy są przebrani w jakieś dziwne stroje. Trochę jak z kultu, z brytyjskiego filmu Kult. Mamy go. Mamy go. Nemesisie, przepraszamy cię, musisz powiedzieć parę słów. Co taki niesamowicie zmutowany potwór przez złą korporację Alphabet, znaczy Umbrella, co może odnaleźć na Polkonie? Może odnaleźć na Polkonie swoich przyjaciół, nowych, starych, poznanych już. Ogólnie świetnie się bawić. Masz bardzo ładny i czysty głos. Dziękuję. Tak, a ilu członków Stars mogłeś tutaj spotkać? Właśnie nikogo jeszcze nie zjadłem, jestem bardzo głodny, poszukuję ich nieustannie. Tak jak nasza cała korporacja, Polska Dywizja, poszukujemy. Czyli, byś zachęcił ludzi, żeby przyszli na Polkę, żeby mieć więcej pożywienia. Tak. Jeżeli nie macie co robić, chcecie, żebym was zjadł, przyjdźcie. Będę to zero pewnie. W Poznaniu znowu pojawił się pan Andrzej Sapkowski i obecnie odbywa się z nim spotkanie w auli.
nami Joachim Tumanowicz, Szafa z komiksami. Cześć. I Joachim, chciałem Cię zapytać, jak tak właśnie komiksowo oceniasz Polkon, bo jednak to jest taki festiwal bardziej taki literacki, ale komiksowo też tutaj się dzieje, jak Ci się podobało? Miałem obawy co do tej części komiksowej, byłem trochę sceptycznie nastawiony, natomiast myślę, że blok komiksowy dał radę. Duża w tym zasługa oczywiście Kelena, który mimo że nie był z tego co wiem prowadzącym tego bloku, to jednak dał od siebie dużo, prowadził chyba aż 5 różnych paneli. Tak, tak. Te, których nie prowadził, też się w nich udzielał, nadzorował, pomagał, więc bardzo duża w nim zasługa. Ale też organizatorzy i grzdacze dali radę, nie było żadnych problemów ze sprzętem, nie było obsów. Tematy były bardzo ciekawe, myślę, że blok komiksowy wyszedł bardzo, bardzo na plus. Nieźle, ale jaką szafa z komiksami, miałeś tu jakieś zakupy, poszerzyłeś swoją szafę? Nie, przyjechaliśmy, nie bardzo, przyjechaliśmy bardzo budżetowo, co bardzo mnie cieszy, bo czasami potrzebna jest każdemu przerwa od wydatków. Natomiast jeżeli ktoś przyjechał z zamiarem wydania ciężko zarobionych pieniędzy, to było mnóstwo ku temu okazji. Były książki, były komiksów było niewiele, co prawda, ale przecież Multiversum jest tutaj na miejscu. Dokładnie. Były gadżety, koszulki, zakładki, plakaty. Było mnóstwo okazji do wydawania pieniędzy. Dobra, dzięki. I słuchajcie, odwiedźcie kanał Joachima. No to Szafa z komiksami to jest na pewno jakby czołóweczka komiksowa, YouTube'owa w Polsce, także wpadnijcie do niego na kanał. Naszych 250 widzów rozwalić totalnie, jakby wiesz, wszystkie statystyki. Tak. Zapraszam. A ja potwierdzam brak komiksów. Chciałem wydać pieniądze. Chciałem wydać tu pieniądze. Nie mogłem. Po prostu czasami nie możesz wydać swoich pieniędzy. Tak. Niedziela, koniec Polkonu. Tak, 30 Polkon już za nami. Jesteśmy w bazie wyepadowej Wojowników i chyba czas na szybkie podsumowanie plusy i minusy. To może zacznijmy od tych złych rzeczy, od minusów. Okay. Mój pierwszy minus. Polkon wydało się niestety trochę za długi. 4 dni na tak małej powierzchni, z tak niewielką w sumie ilością atrakcji. Dużo. Dla osób, które tu przyjechały i tam spały na miejscu, tak codziennie pojawiać się w tych samych malutkich rewirach. Tak. Nawet po prostu dało się słyszeć słuchy, że no po prostu gości nuda, że trzeba gdzieś szukać zabawy gdzieś poza konwentem, co no nie powinno mieć miejsca. No tak. Takie rzeczy nie powinno mieć miejsca. To numer jeden. Tak. Numer dwa. Skoro już powiedzieliśmy, że było za długo, no to ja też powiem, że dla mnie przynajmniej było za drogo. Karnet na te 4 dni to jest co fakt się o 70 zł, ale jeśli chcemy się brać tylko na piątek i sobotę, to jest koszt 55 zł i wow, szczerze, jak za tak, moim zdaniem, niewielką imprezę w porównaniu do innych konwentów, no było po prostu drogo, to mnie to po prostu uderzyło po kieszeni. Jeśli komuś takie ceny odpowiadają, okej, okay, dla mnie nie za bardzo. No, drogo, tak. To na pewno. Trzecie, no, to jest taki dosyć ogólny, duży minus. Tak. Wydaje się, że Polkon jakoś tak rozjeżdża się tematycznie, bo z jednej strony mamy ten trzon, mamy ten rdzeń, to są literatura, jest literatura, taka mocna, mamy trzy sale o literaturze, bo są nasze trzy sale literackie. 85% twórców i tamtych gości to wszystko pisarze i to było super, jak ktoś lubi książki, lubi czytać, tak. No to tutaj rewelacja. No ale właśnie, no ale mieliśmy też pozostałe rzeczy, był blok komiksowy, filmowy, popkulturowy, naukowy. No i one były potraktowane no tak troszeczkę, no może po macoszemu to nie jest dobre określenie. Znaczy inaczej, ale z filmowego i gier wideo, no one nie spełniły przynajmniej moich oczekiwań. To na pewno nie. Także szkoda, że jakoś nie skupiliśmy się na tych faktycznie mocnych stronach i Polkon jakby wypadł jako taki po prostu kolejny konwent, na którym gdzieś tam wszystkiego jest po troszku, a mają czym się pochwalić i za bardzo się mnie chwalili. No trudno. No tak, ale przejdźmy do plusów, skoro już jest gorycz, to teraz niech będzie trochę słodko. No pierwszy plus, fandom. Polkon stoi naprawdę mocnym, fajnym fandomem. Widać, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski na Polkon, który, no jeśli my byliśmy pierwszy raz, wydawał nam się mniejszą imprezą, więc to naprawdę zaskoczyło. To było bardzo fajne, nie brakowało cosplayerów, nie brakowało ludzi naprawdę w to zaangażowanych, którzy nagle odnajdowali swoje stare przyjaźnie, bo ostatnio się widzieli na ostatnim Polkonie. Tak, wszyscy mówili się na ty i tak dalej. Jedna wielka
wielka rodzina i to czuć, ten fajny entuzjazm. Drugi, no to jest taki trochę losowy plus, bo Polkon jest organizowane co roku w innym mieście. No w tym mieście, w tym roku udało się zorganizować to na terenie Politechniki Poznańskiej, Centrum Wykładowego Politechniki. I to jest naprawdę dobre centrum, dobre sale wykładowe. Tak, to były super sale wykładowe, które pod koniec przy rozdawaniu zajzli. Tak, bo to jest takie koło i to są trzy różne sale, ale potem mogą się połączyć. Tak. Jak super Power Ranger, super jedna sala i nagle przy rozdawaniu zajzli to się zrobiła naprawdę wielka taka arena. I to robiło wrażenie, to robiło wrażenie. No także to jest tak na szybciutko. Tak, ale jeszcze może taka wisienka na szczycie tortu, ostatni plusik, świetny plakat. O jasne, tak, to... Trzeba zaznaczyć, jakby plakat. Tak naprawdę świetna grafika, ktoś wykonał kawał dobrej roboty, jeśli, nie wiem, takie jakieś prace Geigera, coś takiego, czy tam jakkolwiek czytać to nazwisko, tak, to pasowało, bo bardzo, było bardzo dobry plakat. No i dobra, słuchajcie, to by było jakby tutaj na szybciutko nasze Polkon, wrażenia. Fajna impreza, dobrze, że istnieje, może powinna troszeczkę przemyśleć swój styl. No ale co, jeśli tylko lubicie takie rozrywki, to my polecamy. Za rok we Wrocławiu. Tak. Także... I ma być 5 dni. To źle brzmi. Zobaczymy, czym to wypełnią. Dokładnie. Tak, ale czy inaczej. Być może do zobaczenia we Wrocławiu. Tak. Zachęcamy do oglądania kanału Wojownicy Kultury, czyli Bar Furmaniak. I Michał Szczepański. Cześć, trzymajcie się. Na razie.